Cześć, z tej strony Pan Donald, a to już jest któryś z kolei odcinek serii Zagrajmy w Rome Total War. Już przestałem liczyć, bo nie wiem, który jest odcinek, nagrałem teraz trzeci pod rząd, więc zobaczymy. W tym odcinku kończymy już tą frakcję, myślę. Wyślemy tu jeszcze armię, bo tu jest już armia dyplomatów, którzy chcą przejąć to miasto. Ale my się nie damy. Wysyłamy nasze wojska. Z tych mieścin niech się tutaj zbiorą. Kogo nam tu brakuje najwięcej? Jazdy, kawalerii nam brakuje. Wyślemy 4 oddziały kawalerii, troszkę jeszcze łuczników ze 2 oddziały, troszkę piechoty. Oj, nie wszyscy się zmieszczą. A to ciekawe. Dobra, myślę tylu, a reszta może wracać do miasta w sumie. I oni sobie będą szli tutaj powolutku. I to tyle w tej turze. Jeszcze właściwie stąd bym przeflankował całą kawalerię i troszkę piechoty, ponieważ wiemy, gdzie będzie toczyła się następna wojna. Więc niech sobie już ta armia powoli wędruje tutaj. Na mój, tutaj. Okej, fajnie. A tu niech rozpocznie się rekrutacja. Bo wiecie, tak bez armii to trochę słabo, a mamy takie fundusze, że możemy sobie pozwolić na dużą armię. Zablokuj port. Tu się zbudowało, to macie tutaj jeszcze. Albo forum wam zbuduje, co? Tak, zbuduje im forum. A tym zbuduje... A, dobra, czyli to brałem teraz. A tu gdzie forum, to zbudujemy to. Czyli kanalizację. Tutaj troszkę wojska się zbudowało. No i co? Wy sobie idziecie powoli tu, a wy sobie idziecie powoli tam. Ta armia podbija to miasteczko, a cały automatów już będzie tych, wystraca tam trochę więcej ludzi. A i wioseczka malusia, naprawdę malutka. Prawie nic tu nie ma, więc niech się te jednostki przeszkolą. Tu naprawimy te trzy rzeczy. No i co? Tyle. No i tutaj weźmiemy małe podatki. Tak, wioska dostarcza dochody, więc nie ma naprawdę źle. Tu bym chciał z wami sojusz, żebyście mi tutaj od dupy strony nie zaszli, że tak się brzydko wyrażę. Ale myślę, że z sojuszem nie będziemy mieli problemów z tą potęgą, którą mamy. Ci najemnicy niech sobie tutaj siedzą. A ta armia niech zmierza sobie tam. A tu sobie najemnicy będą pilnować granicy. No jak zrymowałem. No i patrzcie, nasze cesarstwo naprawdę rozrosło się. Z tych wysep zaczęliśmy tutaj podbijać i mamy już naprawdę... Nie wiem, czy nie jesteśmy nawet największym państwem ogólnie na świecie w tym momencie. Aktualnie posiadamy 21 regionów. Więc całkiem dużo, jakby nie było. Tutaj się buduje wszystko. Tutaj troszkę kawalerii, no i co? Jeszcze pooglądam, czy mogę coś budować. Chociaż wątpię, ale zobaczymy. Może akurat gdzieś coś. Tu się wszystko buduje, Larisa. O, tutaj jest dużo do budowy. Tutaj nic. W Atenach się buduje, tutaj nic, tu się buduje. Tutaj nic. Tu się buduje świątynia, tutaj się budują pola.
Tutaj nie możemy nic zrobić. Tutaj się mury budują, a tutaj się budują koszary. No i jeszcze zobaczę tylko te dwie mniejsze mieściny na wyspach. Tu się budują mury, a tu wszystko. Dobra. No to idziemy dalej. Ateny się tu niepokoją, więc zmniejszymy podatki. Od razu lepiej. Mamy już 200 tysięcy, więc naprawdę jest no rewelacja, jeśli chodzi o finanse. Dzięki rozbudowie miast w ekonomię i inwestowanie w dużą armię jesteśmy właśnie na tym etapie, gdzie podbijamy jedno miasto za drugim. Przez co nasze dochody są wręcz no ogromne, co by nie mówić. Dobra, i te trzy budynki to tu się odbudowywały w tym miasteczku. No i tutaj tak nie bardzo było fajnie w efekcie tego. No tu jest mało mieszkańców, więc w razie buntu nie będzie. Tu nie było czasem armii. Halo. No ja jestem pewny, że tutaj armia była. Albo to może mi się już przewidziało. Tu jest, dobra. No wiedziałem, że tu jest armia. No to co? Jedziemy tu. Oj, czyżby chcieli podbić miasto? Zobaczymy. Czy będą chcieli miasto podbić, czy nie. Ale jak na razie, to sobie jedziemy tutaj. Więc tura i... Niech... Aha, ja chciałem z wami mieć... Jesteśmy neutralni. I nie mogę wam zaproponować za bardzo nic. Może byśmy tak informacje o mapie wymienili, co wy na to? Dobra, to dajcie te 100 denarów. A tam szpiegłyś taki, to pikłyś przecież jest. Nie warto się nim przejmować nawet. No bo nawet jak nas szpiegują, no to co oni nam zrobią? Gorzej jakby zabójcę wysłali czy coś, to już by nie było fajnie wtedy. Ale skoro to jest tylko jakiś tam szpieg, to mogą sobie szpiegować naszą potęgę militarną. Ta armia powoli zmierza tu. Dojdzie tam za dwie tury. Będę oblegał tamto miasto, nie będę go atakował. Nie będę atakował, ale nie będę go podbijał, tylko będę czekał, aż sami wyjdą do mnie i wtedy dopiero będę je zajmował. A ta armia niech się już tutaj zbiera. I podbijemy tutaj ten kontynent, myślę. Tu jest wioska, tak mi się wydaje. No ale zobaczymy jeszcze. Tu jest mój dyplomata, oto niech on tam idzie sprawdzić. Tak, nie ma co robić, jest za bardzo, więc... Szczerze, już nawet tymi dyplomatami nie chodzę, oni są spoko na początku do zdobywania pieniędzy, ale w sytuacji, kiedy mój budżet jest taki duży, że... nie muszę się tam pluć o te 1000 czy 2000. Więc to tura, nie? Bo nic się w sumie... na razie nie dzieje. Poza tym ze Scypioni zaczynają się rozbudowywać. Kartagina, frakcja upadła. No to ile tych frakcji na mapie zostało? No coraz mniej, jak widzicie. Tu oni jeszcze się jakoś trzymają, o dziwo. W ogóle wrócimy tam, zobaczymy, czy sobie poradzili ostatecznie. Oj, ten dyplomatów jest stary, on długo nie pociągnie. 54 lata. No w sumie on jest od początku kampanii z nami chyba. Może uda mu się jeszcze dojść. Gdzie nie gdzie.
No i co? Ty idziesz tam. Wyłączcie sobie armię, myślę, najlepiej tak będzie. No myślę, że tyle. A wy pójdziecie po prostu tu, na razie. A wy tutaj idziecie, a wy tu. I w następnej turze już tam dojdziecie. Kusi mnie, żeby to podbić, tak szczerze. Tylko no nie bardzo mam tu armię na razie wysłać, nie? Chyba, że z tych miast bym zebrał sobie armię, jak myślicie? W sumie to nie jest nawet taki głupi pomysł. Tu by była dość spora armia. Plus jeszcze wzięlibyśmy kilku ludzi stąd. Na przykład tych. A tu co zostało? Jeden oddział, tylko tak do pilnowania. No i co? Tyle na razie. Jeszcze ten dyplomata się chce ruszać, ale... Na razie go oleję. Ten se tam idzie po prostu. Co to? Frakcja zniszczona. No kurde, te frakcje, powiem wam szczerze, upadają jedna za drugą. Już ich widzicie, tyle ich tylko zostało na mapie. No i co? Co tu się dzieje? Wy idziecie tu, tak? Tak. Wy się łączycie. I idziecie tu, ale tu mi się zmierzą tylko trzy oddziały, więc myślę, trzy oddziały, które będą najbardziej przydatne. Czyli te trzy oddziały, myślę, a reszta niech się wraca do... tu pilnować. No i co? Wy macie tutaj się... A wy atakujecie tych tutaj. O, bramy otwarte. Nie, my wiecie co? My będziemy ich oblężać, to są cztery tury. Nie będę się na Hama wbijał, już ostatnio się na tym przejechałem. No i tak ostatnio, bo wy to widzicie jakieś pewnie dwa tygodnie później, albo tydzień później. No z tydzień później myślę, że tak to widzicie, więc nie jest to wcale aż tak taki okres czasu. Wow, ale mamy tutaj, patrzcie. Ja pierniczę, ale wojsko tutaj będziemy mogli robić. Jakie to miasto jest rozbudowane, no rewelacje, nie? Tu jest zawieszenie broni. No tu kanalizację budujemy. Tu kamienne mury. Tu zbudujemy sobie porcik. Ulepszymy. No i w sumie tyle. No i tak, ta armia se idzie tam. Wow, ale zbiorowisko dyplomatów. O, atakujesz, to świetnie. Ja będę mógł się bronić. I zobaczymy, co to będzie, co to będzie. W miarę dobre miejsce, myślę, jest na tego, na obronę. Musimy szybko pozbyć się tej jednej armii, zanim przyjdzie ta druga, więc każę swoim oddziałom od razu się ruszyć tam, w ich stronę, chociaż to oni atakują, więc oni idą do mnie już, jak widzicie. Dobra, wy łucznicy, łucznicy. Ja tylko łuczników chcę. Właśnie.
Wy się ustawiacie tu i nie uciekacie. Nie mogę was bardziej rozciągnąć? Nie. No to nic, trudno. Czy oni zaatakują? To jest dobre pytanie. Zaatakują raczej. To jest ta mniejsza armia. Tam nadchodzi ta armia z miasta. No i co tu się dzieje? Ich ciężka kawaleria w praktycznie nie istnieje. Ostatni żołnierz został. Więc bierzcie się za tych. Tu niestety wjechałem sobie troszkę we wrogów. O nie, dowódca mi zginął. No nie, najgorzej. No dawać ich, dawać szybciutko, szybciutko. Jeszcze myślę, że ich szybko zabiją. Jestem ciekawy, czy moja kawaleria da sobie radę z ich ciężką kawalerią. No ale zobaczymy. Łucznicy, ustawcie się tutaj. Wszyscy to biegiem robicie, że tak samo w sensie, że musicie to robić biegiem. No duże straty mam w konnicy już na dobry start. Muszę nie zabić to wóz. O, super. Nie gońci. Tylko raczej już tych celujcie, a nie w jednego tego. No i niestety. Tu w moich uderzyli dość mocno. Nawet bym powiedział, żeby te oddziały też biegły na pomoc. A wy biegnijcie na tych. Łucznicy niech uciekną w tym czasie. Patrzcie, psy spuścili. Takie fajne, szkoda tylko, że muszę je zabić. No kawaleria to średnio do czego nadaje teraz. Ale możemy ich oskrzydlić w sumie. No i to ja rozumiem, a nie kurde jakiś tam. Właśnie, więc zdejmijcie sobie tą postawę obronną.
oskrzydlam oskrzydlających przez oskrzydlających. Więc nie ma źle. Tutaj łucznicy, wy się ustawcie tu i po prostu strzelajcie. Jeszcze nie jest wygrane tak naprawdę. A wy tu stańcie jeszcze. No i zobaczymy, co zrobią. Czy uciekną, czy co będzie o tym jeszcze, nie? Walki łuczników się dzieją, to myślę, że wygram to bez problemu. No i co łucznicy? Tu jeszcze, jak widzicie, jakieś tam ich wojska chcą walczyć, ale nie bójmy się tego słowa, raczej to jest już dla mnie wygrana bitwa. Bo co tutaj już wróciło? 6 łuczników i balisty. Jeszcze jak moim każe biegnąć, to już w ogóle. Ci łucznicy to się zaraz poddadzą. No, tak jak mówiłem. Może ich złapią. Zobaczymy. Mogliby ich złapać w sumie. Fajnie by było, gdyby się udało. O, super, udało się jeszcze złapać ten oddział. Przynajmniej większość. Tutaj jeden ucieknie, ale to nic już. No, jazdy raczej nie złapię, ale... No, warto było choćby zabić tą resztę. No i uciekają w stronę miasta swojego. Oni nam jakieś 250, miałem 800, więc super. Jestem z bitwy zadowolony, poza tym, że dla kawalerii poszło. O, miasto przejęli buntownicy? A to ciekawe. Panowie i panie, coś mi tu nie gra. A dobra, to niech będzie ten jeden, jak już musi być. No i co, podbijamy to miasto, nie? Od buntowników. Przechodzi w moje władanie. Tylko niestety jest jeden mały problem, że... Słabo tutaj, jeśli chodzi o rekrutację znowu. No ale już trudno. Trochę my tam tej armii stracili, jakby nie było. Ale było to w granicach. W granicach normy, więc... Dobra, co my teraz mamy jeszcze tutaj do roboty? Właściwie wszystko, bo jeszcze nic nie zrobiliśmy. Teraz tak. Wy idziecie tu, wy do niej dołączacie. Aha, ja zostawiłem jednostek za dużo, no. Fajnie. Dobra, to pikinierów odeślę najwyżej. Niech se tu idą. A wy powoli zmierzacie w tamtą stronę. Ten dyplomata dojdzie w przyszłą turę już. I co tu się dzieje? Dacja stracona. Może kapitan zginął, no co wiem, smutna wiadomość. Tu się zbudowały wsparcie łaźnie. No i co wy się tu kurde buntujecie normalnie?
Człowiek dach nad głową daj wszystko, a wy się tylko buntujecie. Co? My tu chyba więcej wojska chcecie. I zbuduję wam arenę. I tu co? A, że rzeźno. Już tak standardowo. I tyle tura, nie? Jeszcze chwilę pogramy i będziemy kończyć. Spory zapas odcinków sobie nagrałem, więc jestem w miarę zadowolony. Sobie idziesz tu. Najsilniejsza frakcja, no. I to mi się podoba. Tu kolejne rzeczy się do budowania są, więc oczywiście inwestujemy w miasta najwięcej jak tylko możliwe. No zaś, ja pierdzielę, ile tu generałów. O kurde. To wiecie co? Skoro tu jest tyle generałów, to niech oni na front idą, bo tam przecież brakuje ludzi. Larisa, co my tu z tobą mamy zrobić? Tu to samo, tu możemy podatki zmniejszyć, od razu się ludzie cieszą bardziej. To Larisa nieszczęsna, no. Będę tu armię rekrutował na razie i niech sobie stacjonuje. I co tu jest? Armia buntowników, a nie wioska. Tu może być wioska gdzieś, więc niech idzie szukać tej wioski. A ten agent niech idzie tam. Ty idziesz tutaj atakować frakcję. Bo skoro dacji nie ma, to pora zacząć walczyć z kimś innym. I już widzicie, mało tych frakcji zostało. Przetrwałam frakcję tylko najsilniejsze, taka jest prawda. Brytania, myślę, jest kwestią czasu, kiedy ktoś ją zajmie, albo Galowie, albo tutaj inni barbarzyńcy. Tutaj Parthia tak samo. Wiem, że źle to pewnie czytam, ale trudno już. Też zostanie zniszczona. Tutaj również. Kurde, patrzcie. Te państwo również zostanie zniszczone, już raczej nie odbuduje. Tutaj oni też kwestią czasu jest, kiedy zginą, więc nic dodać, nic ująć. Tylko kontynuować natarcie na wroga. To już było wcześniej przecież. Tu kopalnie rozbudujemy, łuczników budujemy, kawalerię. No i ci sobie powoli też zmierzają. Wy sobie idźcie już tam. Nie, ja nie chcę, nie akceptuję, albo was zabijemy, tylko czyli nie chcesz się dogadać? Okej, no trudno. Tu są oblegani przez kogoś, więc on ich tutaj podbiją ich. Tak naprawdę w tej grze po tym przetrwają tylko najsilniejsze nacje, słabsze są wybijane lub podbijane, jak zwał, tak zwał. No i co wam nie pasuje? Kurde, to za debile normalnie. Ciągle coś nie pasuje wszystkim. Tym większe te państwo, tym ciężej zadbać tu o to, żeby ci ludzie byli spokojni. No i czy atakować ich jeszcze? No tak średnio, no. Ale wiecie co? Spróbuję to automatycznie rozegrać. No i się udało. Super. Dobra. Jeszcze tu szybko naprawa. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało.
Jeśli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. I widzimy się już niedługo. Na razie.